Witam was, kochani, w mojej kuchni. Nie no, musiał się pojawić vlog z kuchni oczywiście, no bo musiał, nie? Bo tak to codziennie gotuję jakoś na szybko, teraz mam trochę czasu. I mieszkając Ardat, bardzo dużo się musiałem nauczyć, bo ja gotuję oczywiście, taki układ, bo bardzo lubię gotować. Musiałem się nauczyć kuchni wegetariańskiej, ponieważ Ardat nie je mięsa i przez to ja też przestałem jeść tak dużo mięsa. Jem mięso raz, dwa razy w tygodniu i to w zupełności wystarcza. Możecie hejcić, możecie nie, to nie jest żadnej ideologii, tylko po prostu tak jest łatwiej, bo gotuję dla nas oboje. A poza tym się rozwijam, że tak powiem. Dzisiaj zrobimy curry właśnie ze skalafiora, fasoli szparagowej, marchwi, cebuli i browara, nie no. I ten, i mam nadzieję, że coś będzie. No, taka dieta jest, powiem wam szczerze, troszeczkę bardziej pracochłonna, ale jest bardzo, bardzo dobra. Wymaga troszeczkę umiejętności więcej, żeby gotować, bo trzeba nawymyślać, żeby z tych warzyw coś wyszło dobrego. Ale naprawdę nie narzekam na zdrowie, nie umarłem i to nie jest ideologicznie, tylko z praktycznych względów. I teraz po prostu ze względów takich, że mi to zaczęło bardzo smakować, więc proszę nie hejcić. Pokażę efekt końcowy, jak to wygląda pewnie za jakąś godzinę. Pamiętajcie, młodzi adepci gotowania, że podstawowym składnikiem wszystkich potraw w Polsce jest cebula. Bez cebuli nie ma nic. Nie ma żadnych potraw bez cebuli. Cebula, musi być cebula. Dobra, smażona, surowa, gotowana, musi być cebula. Widzicie, tak wygląda ostateczna wersja tego dania. Trochę ponad godzina w kuchni, ale opłaca się. Pachnie to zajebiście, mam nadzieję, że też będzie smakować zajebiście. Może poczujecie. Tak, może poczujecie. Jest to warzywne curry. No i to był taki, że tak powiem, kuchenny vlog, żeby, wiecie, była różnorodność, a nie tylko, że idę sobie i pierdolę głupoty. Więc proszę bardzo. A my się widzimy oczywiście jutro w kolejnym vlogu.